Barbara Fedyszek-Kadziejowska, nasz nadzwyczajny gość. My czekaliśmy długo, tym bardziej pani doktor, cieszymy się bardzo. Nie, to jest dużo przed czasem, w związku z tym, jeżeli zechce pani zacząć, to bardzo prosimy. Jeśli potrzebna jest jeszcze chwila odpoczynku, to bardzo proszę. Jest miejsca dosyć dużo, jeżeli można poprosić, jeszcze są krzesła, więc... Ale troszkę inaczej właśnie, tak z dystansem i socjologicznie.
jeśli chodzi o rozważania nad elitami, ale myślę, że ważniejsza jest rozmowa. To znaczy, że tak naprawdę my dzisiaj potrzebujemy wewnętrznej rozmowy, dyskusji i refleksji nad tym, jak sobie poradzić z bardzo trudną sytuacją. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że jeszcze nie do końca i myślę, że dotyczy to także bardzo wielu z nas, to znaczy także tych, którzy piszą, którzy mają wpływ na kształt opinii publicznej po naszej stronie. Paradoksalnie, mimo iż używamy ostrych sformułowań, często bardzo głęboko emocjonalnych, nie wiem, czy w pełni zdajemy sobie sprawę, że to rzeczywiście jest bardzo ważny i trudny moment w naszej historii, ponieważ to jest moment, w którym te dotychczasowe nasze kłopoty z prawną demokracją, dobrze działającym państwem, uczciwymi politykami, sceną polityczną, pozycją Polski w Europie i w regionie i w świecie, mogliśmy byli wcześniej, nawet krytycznie oceniając, traktować jako normalne trudności, kiedy się wychodzi z takiego systemu totalitarnego jak komunizm. Czyli mówiąc krótko, można było sobie powiedzieć, tak? Mamy za sobą, to w Europie się nieczęsto w latach 80. zdarzało, stan wojenny, traumatyczne przeżycia, potem taki przełom, który obudził ogromną nadzieję, po czym pewna taka bolesna nauczka, że jednak z komunizmu tak łatwo się nie wychodzi i to nie jest tylko nasze doświadczenie, to jest doświadczenie wielu państw, które w tym obozie komunistycznym funkcjonowały, że nie jest rzeczą prostą zbudować demokrację, stworzyć uczciwe reguły gry dla przedsiębiorczości i zbudować sprawne państwo, jak się ma ze sobą tak fatalny system polityczny i tak fatalnie ukształtowane relacje między ludźmi, tak?